Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Wielki bój i historia. Bez względu na pozorną chaotyczność i brak kierunku, historia ludzkości nie rozwija się w próżni. Za jej kulisami toczy się inna historia, dramat zmagań między dwiema przeciwnymi zasadami i dwiema przeciwnymi potęgami. Wielki bój między dobrem a złem jest w gruncie rzeczy tłem i osnową dziejów ludzkości. Jedynie na tym tle możemy właściwie zrozumieć historię świata i jej prawdziwe znaczenie. Jak poniższe wersety pomagają nam zrozumieć sens historii świata? Zobacz, Apokalipsa 12, 7-17. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł, nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, że został rzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i utworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. O, Hiob 2:1-2. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł do Pana: skąd przychodzisz? I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Izajasz 14:12-14. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Pierwsza Mojżeszowa 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
Rzymian 16:20. A Bóg pokoju rychło zecze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Szatan jest realną istotą, a więc i walka dobra ze złem jest rzeczywista. Przez ofiarowanie siebie Jezus pokonał diabła i przypieczętował jego przyszłe unicestwienie. Z bólem i zdumieniem niebo spoglądało na Chrystusa wiszącego na krzyżu. Wokoło stali ludzie stworzeni na obraz Boga i cieszyli się, że zniszczyli życie jego jedynego syna. Cóż to był za tragiczny widok dla całego wszechświata. Wysłannicy szatana sprzymierzyli się ze złymi ludźmi, aby wmówić ludowi, że Chrystus jest przywódcą grzeszników i uczynić z niego obiekt nienawiści. Szatan dostrzegł, że jest demaskowany. Jego postępowanie zostało ujawnione wobec nieupadłych aniołów i całego niebieskiego wszechświata. Objawił się jako morderca przelewający krew Syna Bożego. Tym postępkiem pozbawił sam siebie wszelkiej sympatii u niebieskich istot. Ostatnie ogniwo sympatii między szatanem a światem niebios zostało zerwane. Życie Jezusa, strona 548. Dlaczego diabeł nie został wówczas unicestwiony? Aniołowie nie rozumieli w pełni rzeczywistej istoty wielkiego zmagania. Musiały zostać objawione zasady doczonej walki, ale i tak ze względu na człowieka istnienie szatana powinno było trwać nadal. Człowiek, podobnie jak aniołowie, powinien sobie uświadomić kontrast istniejący pomiędzy księciem światła a księciem ciemności, bowiem tylko od niego zależy wybór, komu zechce służyć. Biblia wskazuje wyraźnie, że wydarzenia na ziemi są powiązane ze znacznie szerszym konfliktem, wielkim bojem między Chrystusem a szatanem. Ten bój jest tłem wszystkiego, co dzieje się na naszym świecie, tak w naszym osobistym życiu, jak i w dziejach ludzkości. Wszystkie zdarzenia wpisują się w szerszą perspektywę wielkiego boju. Dobrą nowiną jest to, że ofiara złożona przez Jezusa przypieczętowała klęskę szatana, a więc walka z pewnością dobiegnie końca, a wraz z nią skończy się cierpienie, przemoc, lęk, niepewność, jakie znaczą los ludzkości od jej zarania aż pod kres dni tego świata. Dziękuję.